Witam was serdecznie. Dobrze, nowy rozdział. I mi się wydaje, że tutaj się zacznie akcja. Patrz. Tam na górze. Pożyczyłam go od kolegów z Shoreline. Widzę. Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyśleć, jak wrócić na górę. Dobrze, chodź tutaj. Jasne. Okej, udało się. Długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta szukając. No tak. Dobrze, ludzik. To ten... Czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak. Henry Ayer. 400 milionów. 12 założycieli, setki kolonistów. Na to wygląda. Daję słowo, Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. Dobrze, i też tu. Tam stało to. Tylko jak się tam dostać? Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyjmy się. Dobrze, pierw... Tu. Co my tutaj mamy? Dobra, mam. Mogę cię podsadzić. Super. I do góry. Myślisz, że jest inna droga na górę? Hej, widzę tu ścieżkę. Dawaj. Tą skrzynię czy coś tam co na dół. Tam jest jakieś przejście. Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. Dajesz. Uwaga! Tam, na dole! Dobrze, to chodź tutaj. I powinno być już git. O. I do góry. Ładny skok! Nieźle, co? Brawo, Nate, żeby wkurzyć taką dziewczynę. Chodź, zaraz się spotkamy. I cia! Żyję! Jeszcze! Wszystko pod kontrolą! Spróbuj się dostać na górę! Tak! Postaram się! Tutaj!
to chyba ślepy zaułek. Może winda jeszcze działa? Wątpię. Ma 300 lat. Stała na otwartym powietrzu. I kto wie, czy kiedykolwiek... No proszę. Działa to działa. No. Następne wiatro, woda męca. Że też jeszcze działa. Coś niesamowitego. Zaruszyłam. A, nie tu, tylko tu ten lewo. Dobrze. Co, może spotkajmy się na górze. Ciach, ciach i ciach. Tutaj na dół. Uf. Hej, masz fajki? Mam, ale to całe moko. Musiałem się awaryjnie zamocnić. Nie to chciałem usłyszeć. Co do diabła? Załatwi ci! No! Mów paciorek, trojku! Wow! Ej! Dobra robota! Łatwizna! No, ja prawie... zostałem zabity. Łatwiej będzie dojrzeć z góry. Tak, masz rację. Do góry. No, przynajmniej się ruszamy, co? No dobra. I Geronimo. Dobrze. Nikogo tu nie ma, ale to patrz, na pewno auto ukradła. Znaleźli twoje auto. Teoretycznie to ich auto. Tak czy siak, odzyskajmy je. Myślicie, że jest z Drake'em? Na pewno. Na pewno. Ciekawie się zapowiada. Bądźcie czujni, panowie. Nie tam! Kurde! Oj, jednak chwila. O kurde. Co ty na to, żebyśmy stąd odjechali? No co ty? Okej. Okay. Mam już lepszą broń. Tutaj jest ziom. Dobrze. Jeszcze tutaj jest jeden ziom. Ziomeczkuś, ziomeczkuś, gdzie ty jesteś? Gdzie ty uciekasz? Tam jesteś, widzę cię.
koniec. A koniec. Zasługuje na swoją reputację. Znikajmy, zanim pojawią się posiłki. Spoko. Ej, widzisz drogę? W górze rzeki. Przy wodospadzie jest przejście. Tu, tak? Tak. Wow, spójrz na tę windę. Jest olbrzymia. New Devon jest pewnie na samej górze. Ruszajmy na górę. Ruszajmy. Jedno mnie zastanawia. Po co skarb Averiego Rafe'owi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako synalek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie pozdrawia. Rafe i Shoreline w porę się odnaleźli. Jemu trzeba osiłków, a ich forsy. Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. Chcę przejechać. Ta. Na razie jest dobrze. Bierz się w górę rzeki. Mogłabyś napisać reportaż o naszym przyjaciele. No bo. Tylko, że nikt by mi nie uwierzył. O, mogłabyś zrobić zdjęcia. Nie wzięłam aparatu. O. Dlaczego sam nie zwrócił się do ciebie? Kiedy Rafe wyciągnął go z więzienia. No, pewnie chciał z Rafe'a wyciągnąć samego Averiego, zanim go puścił. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. Ach, gdybym tylko to sprawił. Nie, tutaj już byliśmy. Jest i winda. Zmieści się w niej samochód. No, miejmy nadzieję, że działa. Tak. Okej. Dobra, rozejrzyjmy się. Rozumiem. Cześć, nie mógł to wyciągnąć? Teraz powinien móc. Tak. To, żeby się zatrzymała, ale to jest bez sensu, no to... S-
co tutaj ogarnąć teraz? No, mamy problem. Przekładnie nie są połączone z kołem. Da się to naprawić? Musimy dostać się na górę. No dokładnie, dostać się na górę. Uf. Okej, tam też jeszcze można dać ten kabelek. Odsuń się, załatwię to. Okej. Hej, Nate, przesuń się. Dobra. To nam to dało. Jak? No, teraz chyba wejdę. Mieści się? Tutaj też nie. Albo może tutaj wystarczy. A, już widzę gdzie. Mhm. Tu. I ładnie, dalej do góry. Do góry. Jeszcze nie! Wejdę wyżej! No, potrzebuję windy, żeby napłukać windę. Ciach! Udało się! Chyba w to nie wątpiłaś! O, poczekaj! Zatrzymam koło! Aha, i ona to podnosi. Dobrze. Zuch, dziewczyna. Okej. No to ja się trzyma tam, nie musi w aucie siedzieć. Tylko zwinę na wyciągarkę. Okej. Okej. Dobra myśl. Dobra. I to wkładamy. Udało się. Jest i winda. Jestem. Cześć. Co teraz? Nie. Może trzeba. A, nieważne. Hej. Nie, uważaj. Schowaj się za samochód. Zajdę ich z boku. Piąty. Jeszcze góra, mamy ciebie. Okej. I okej. O kurde.
I tutaj pójdziemy do góry. No, życie, życie, życie! Wow. No, wiem, że snajper. Kurde. Mamy was. Nie. Cholera, jestem w trzasku. Okej. Już tam już śmigam. No, a jak się tam dostać? Okej, i do góry. Wow. No i chodź. Prowadź. Na pewno? Dobrze ci szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. Cóż, zasłużyłem. Okej, mam już wszystko. Wow. Wow. Ale ile ja też osób tak nie zabijam. Myślę, projektowanie i budowanie trochę kosztuje. Myślisz, że ze skarbu coś zostało? Też się zastanawialiśmy. Jest winda. Jest. Tak, musimy się przedrzeć przez Bystrzycę. Są jakieś kamizelki ratunkowe w aucie? Dla aut mamy się tam dostać? A, tutaj jest przejście, okej, widzę. A to jazda. No to jedziemy po kamienia. Wow, trzymaj się. Jest. Odzyskałem kontrolę. Już niedaleko. Nie masz przypadkiem zapasowych ubrań? Owszem. Fajnie. Są w samolocie. Nie fajnie. Do Kama możemy przejechać przez wrota śluzy. No dobrze. Idź. Teraz do góry. I otwieramy. Zaczynamy.
Dobra, spróbuję z drugą. Mogłem to przewidzieć. A jak jedna zawalona. A w bramce numer dwa. Proszę, i ona może przejechać. Teraz powinno się udać. Niezła robota. Dobra. Zrobione. No to lecimy. Za mało. Nie. O, mały głos. Głos. Więcej. Musimy się rozpędzić. Tak, rozpędź. Patrz na to. I Geronimo. Sukces. Zaskoczona? Może trochę. Sukces, sukces. No i jesteśmy. A, dojechaliśmy. Jakie są szanse, że ta winda działa? Jakieś 50%. Tak, czyli katastrofa wisi w powietrzu. Koło wodne działa, to dobry znak. Wejdźmy do środka, zobaczymy. Chodź. Wjedźmy na platformę. A możemy tam wjechać? Ej, pomożesz mi? I cia. I dupa. Cholera. Przytrzymam. Ty idź do auta. Ale pośpiesz się. Ale to ciężkie. Dobrze, no i jedziemy do góry. Okej, do dzieła. Trzy na trzy. Nie ma to jak piracka technika. Wow. Jak z pocztówki. Ta Libertalia. Poznaj dziką przyrodę i nie daj się przy tym zastrzelić. Kurde, zastrzelić. To by ciebie jeden komar mógł zabić. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Mówiłaś, że prawie odpuściłaś. Nie mogłam cię zostawić, wiedząc, że wkopałeś się po uszy. No i nie wiem, czy pamiętasz. Jesteśmy małżeństwem. Na dobre i na złe. Tak. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Idziemy dalej. Tutaj. Pomóż mi. Dobrze. Okej. Wiesz, nawet jeśli ci się wydaje, że mnie chronisz, nie masz prawa ukrywać przed nami.
Nieważne jaka ona jest. Powinniśmy rozmawiać i rozwiązywać problemy wspólnie. Jak drużyna. Wiem o tym. Naprawdę, tylko że... Ja... Wiesz co? Skupmy się na zadaniu. Wrócimy do tego później. Jedziemy dalej. Następna stacja, New Devon. Mhm. Już tam pomniki są. Aby droga w miarę spoko. Luz. Dobra, wystarczy przejechać przez most. Trzymaj się. O! Zawróć, tam jest wodospad. Nie mogę, wrog jest zbyt silny. Przygotuj się. Nate! Trzymaj się! Nate, tam! Drapiemy się po skałach! Robi się! Szybko, szybko! Udało się! Dawaj! Nie udało się! Wodospad! No nie! I mamy. Mam cię! No, to po samochodzie. Chodźmy. Nie próbowałem cię chronić. Ja tylko obiecałem sobie, że kończę z dawnym życiem. Nie tylko ty. No i jakoś nie wyszło. Nie powiedziałem ci, bo się bałem. Czego się bałeś? Że cię stracę. Chyba myślałem przede wszystkim o sobie. Wiesz... Przed nami jeszcze długa droga. Tak. Ruszajmy. Tak. Tędy. No to tędy. Ale też fajna sekwencja z tym autem, z tym mostem. Przynajmniej przekroczyliśmy rzekę. Tak. Mało brakowało. I do góry. W lewo, do góry. Tak mi się wydaje, że przez to.
Wow. O, chyda. No, cześć. Traitor. Zdrajca. Na tablicę. Zdrajca. To buntownik. Kiepsko skończył. Jest jeszcze jeden. Aj. No. Cholera jasna. A, tam był most, więc musimy iść tędy. Kolejna szubienica. Devon. Cóż, tak też można stłumić bunt. Kto wie, może od początku to planował. Co, ogrom kolonistów? Nie. Zwabić ich tu myślą o utopii, a potem okraść ze wszystkiego, co mieli. Cóż, mówimy o bandzie piratów. Dokładnie. Wszystko. To okrutne, nawet jak na piratów. Dobrze, na tym ja też zakończę, bo tutaj rozpoczynamy nowy rozdział. Więc zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.